Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Planet Crafter. Moi kochani, jak widzieliście na początku, znalazłem złotą skrzynkę oraz złoża siarki i jak to się nazywało? O Jezu, osmo coś tam. Nawet nie wiem, gdzie to włożyłem, bo mam tyle teraz skrzynek. To nie tu chyba. To nie tu. O ja cię kręcę. To nie tu, gdzie ja jestem w ogóle. O coś to. Osmium. Osmium. Gdzie ja jestem? Moi kochani, pisaliście? Dostałem wiadomość, to Minion, chyba to ty napisałeś, żeby przenieść się z miejsca, w którym mieszkałem, ponieważ tam zacznie się tworzyć jezioro. Dobrze, że mi to napisałeś, bo naprawdę w momencie, kiedy zacząłem się przenosić, zaczęło się tworzyć jezioro. Zobaczcie, tam jest woda. Wszystko przeniosłem. Udało mi się wszystko przenieść wyżej. Mam praktycznie to samo, tylko że znaczy właściwie nie widzieliście wszystkiego. Mam dwa nuklearne reaktory. Mam coś takiego jak trawę tutaj. Już mi rośnie na zewnątrz, bo wybudowałem sobie. Znalazłem w tej złotej skrzynce właśnie nasiona Golden Seed 600% multiplier oxygen. Mam tu do robienia wody, to praktycznie wszystko, co najbardziej potrzebne. No i słuchajcie, mam platformę, w której się robi rakiety. I wiecie co? Jedną rakietę wypuściłem w kosmos. Pierwszą rakietę wypuściłem w kosmos poza odcinkiem. I wyobraźcie sobie, że jak wypuściłem tą rakietę, to zaczęło po chwili zaczęły znowu spadać meteoryty, ale one były inne, one były większe. I złoża uranium, uranu? Jezu, jak to się nazywało? Się pojawiły. Mnóstwo ich wszędzie dookoła było. Tutaj było jedna złoże, tutaj były złoża. Oczywiście pozbierałem. I dlatego mogłem zrobić nowy reaktor. Plus jeszcze te złoża tutaj gdzieś mam. To jest do tego. Uranium. Siarki mam też pełno, bo się roztopiły lody. Moi drodzy, lody tam. Poszedłem po złotą skrzynkę. Tam jest złota skrzynka. Na tym statku. Na statku, nie w środku, tylko na nim. I tutaj były takie... Nie wiem, czy w poprzednim odcinku pamiętacie, ale byłem, spojrzałem na taką skałę, na takie wejście i tam były... Jak był lód. Ten lód się roztopił i tam mogłem wejść. I tam się pojawiły właśnie siarka oraz osmium. I dzięki temu mogłem wybudować... Dzięki temu będę mógł wybudować teraz ore extractor, czyli pozyskiwacz różnych rud. O Jezu. Ciężko się tłumaczy to wszystko. Dobra. Słuchajcie, moi kochani. To. Ore extractor mogę wybudować, bo mam osmium. Iron road, titan, super alloy. Pierdoły wszystkie. Mam. Czy ja gdzieś mam iron road? To jest iridium. To miało być iridium road. Tak. Dwa osmiumy. Raz, dwa. Tytan. Tytan miał być. Nie iron, chyba. Tytan, aluminium i super alloy. Super alloy. Aluminium. I teraz szukamy tytanu. Tytan normalnie najgorzej. Z tytanem. Nigdzie nie mam tytanu. Jest. Czy już mogę to stworzyć, to coś? Tak, no to wytwarzamy ORS ekstraktor. Mam nadzieję, że moje mój prąd, wystarczy mi prądu na to, co będę teraz robił, bo no, tutaj też ciężko z tym prądem, szczerze mówiąc. Tutaj wrzucimy ORS ekstraktor. O, no i nie mam już prądu, właśnie. Ile to kosztuje? O Jezu, to kosztuje wszystko. A to Iranium Road Super Alloy 3. No Boże, no ciężko w tej grze, naprawdę ciężko pozyskiwać wszystko. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. No aha, no i baza przeniesiona, to, no, to już mówiłem. No tak. Dobra, to teraz co mi potrzebne do tego? Dwie wody i trzy superaloje. Tutaj nie mam. Jedna woda. Nie mam. Dwa superaloje już mam. Wszystko pomieszane w tych skrzyniach, w tych szufladach. Druga woda. Ej, no jeszcze jeden superaloj by się przydał. Trzecia woda. Trzeci superaloj. Mam wszystko? Mam wszystko, dobra. To jeszcze jeden nuklearny reaktor. O! Świetnie. Trzy nuklearne reaktory. Tutaj ore ekstraktor, czyli będzie wydobywał mi rudy. I chyba będzie mi tutaj je wpakowywał, tak? No, mam nadzieję. Dobrze, moi kochani. Rakieta. Co się robi? Potrzebne jest do rakiety. Na pewno jest engine potrzebny, którego już nie mam. Engine się robi tutaj. To. Rocket engine. Uranium, super alloy, iridium route. Znowu to samo. To. Raz. Nie będę miał tyle już do złoża. Oj. Nie mam. Będę musiał zdemontować jednak. Chyba tak. Co tu? Deszcz pada. Słuchajcie, inaczej. A czemu ja to zbieram? Momento, momento. Coś nie jest tego. Na silnik ja potrzebuję co? Iridium, dwa uranium i superaloj jeden tylko. To co ja? Co ja zbieram? Ja chciałem za dużo tego uranium, a to nie trzeba. Superaloj tylko. O jest. Dobra. I dwa takie potrzebne. Dobrze. Och, dobra, zróbmy ten silnik. Ok. I następnie będę potrzebował. Oj, ojcie, jak pada brzydko. Jaka brzydka pogoda się zrobiła. Woda, napij się. Dobrze, chodźmy zobaczyć, co jeszcze potrzebujemy do rakiety. Ja wystrzeliłem pierwszą rakietę. To mówię, to uranium mi spadło. Dużo tego uranium spadło. Teraz chciałbym wystrzelić drugą rakietę i zobaczyć, co spadnie z drugiej rakiety. Bo to wystrzeliłem, a to dwa super aloje i silikon. A wiecie co? Skoczę. Huhu, bam. Dwa super aloje i silikon. Czy ja będę miał jeszcze dwa super aloje? Powinienem. Silikon. Dwa. Są dwa superaloje i jest silikon. Dobra. Brzydka pogoda, strasznie. Na takie rzeczy. Na takie eksperymenty to nie jest najlepsza pogoda. No ale cóż, zobaczcie, jezioro się tworzy, no. Jezu, jak mi się udało, to w ostatnim momencie, można powiedzieć, przenieść wszystko. Widzicie? Tu miałem bazę, przecież tu, gdzie już jest ta woda. No nic, dobra, chodźmy, już się kończy deszcz. Pogoda się wypogadza, Boże. Chyba tak, tak się mówi chyba, nie? Dobra, i zróbmy sobie taką rakietę. Jeszcze jej nigdy, nie wiem co wypadnie z tej rakiety. Znaczy, wypadnie, co? Jeżeli poleci w kosmos, co się pojawi? Mówię, ta pierwsza rakieta, to się pojawił uranium. Uwaga, leci.
Wow. Poleciało. No i tyle, nie? Miejmy nadzieję, że za chwilę spadną fajne rzeczy. Gra jest świetna, ale w tym momencie zaczynam zastanawiać się, co dalej mogę robić, bo skoro jaskinia tutaj się otworzyła, tutaj pewnie też się jaskinia otworzyła. O, i lecą już meteoryty. Jakieś złoża się nowe pojawią. Wywołałem deszcz meteorytów. Ups. Coś tam się pojawi ciekawego. Co to się pojawi? Iridium. A, czyli teraz się pojawi iridium. Szkoda, ponieważ iridium. Ja bym wolał uranium. Dlaczego? Ponieważ tego nie mam tak dużo. O, skrzynka tu leży. Weź wszystko. Czyli teraz tutaj się pojawia iridium. Uranium i iridium powstaje z tych dwóch. Szkoda, bo iridium można łatwo znaleźć w tych tutaj jaskiniach. Uranium nie tak bardzo. O! Takie coś się pojawiło. Uranium też miało właśnie taki kamień, tylko zielony. No i tyle. No i tak to wygląda, widzicie, moi drodzy. Skłazy, jakieś skały. Ej. No zbiorę, nie? To co widać. Cyk. Świetnie. A co tutaj się pojawia? Jakieś. O! Jakieś złoża. Wszystkiego po trochu. Takich podstawowych rzeczy, ale spoko. Ważne, że jest. Można wziąć. Wow! Dobra. No spoko. Teraz muszę to wszystko poprzenosić. Pochować. Do czego siarka się jest potrzebna? Tego nie wiem. Bo. Nie sprawdzałem tego jeszcze. Pochować najlepiej wszystko. No, możemy wejść na górę. Tutaj mam moje hitery. Plus jeszcze mam biomasę. Zaczyna się robić biomasa, moi drodzy, a to tylko dlatego, że posadziłem tą trawkę. To jej produkcja jest biomasy teraz. Zobaczmy. Mam 820 gram. Potrzebuję 1,25, żeby biolab się odblokował. Może by warto było w takim razie wyprodukować jeszcze jedną taką roślinkę. Co ja do takiej roślinki potrzebuję? To jest to. Trzy wody, a magnez i aluminium. Trzy wody, magnez i aluminium. Pyk. No to lecimy z kolejną produkcją. Takiej ładnej. I teraz musimy tam wsadzić roślinkę jakąś. No tutaj mamy tą lepszą roślinkę. To teraz praktycznie. To 600 multiplayer, teraz nic innego nie mam jak. Co ja robię? Jak tą 200 chyba. Zobaczmy, czy mam coś lepszego niż te 200.
Chyba nie. Chyba nie będę miał nic lepszego. Sto pięćdziesiąt. O Boże, czemu ten? Tylko to 200 i 150. Bo 300 to ja mam zasadzone tutaj. Tutaj są one. A dobrze, no to w takim razie 200, dobrze. I pyk, będą roślinki niebieskie rosły. O, widzicie? Ha. I biomasa też poleci w górę. Pięknie. Jak z wodą sprawa. No jest dużo wody. Napijemy się. Zjemy sobie coś. Eggplanta. A włożymy jeszcze jednego. To jest potrzebne do produkcji alg. I to się wkładzie pod wodą. I to produkuje biomasę. Nugget, magnezium, super alloy. Magnezium. To. I jeszcze super alloy mi potrzebny jeden. Mam jeszcze super alloya, czy już nie mam? Być może już nie mam. Będę musiał iść poszukać. No nie mam, nie mam, nie mam. To w takim razie odłożymy wszystko. O, ciemno się zrobiło. I trzeba lecieć. Znaleźć jakiegoś super aloja. Bo oczywiście w tych skałach jest. Po tym można do góry chyba wejść, tak mi się wydaje. Zobaczymy zaraz. No bo, no super alloy często jest na tych właśnie półkach skalnych. Czy ja mogę tutaj wskoczyć jakoś? O, chyba nie wejdę tam wyżej. Znowu spadają meteoryty. Ojej. Mocno. Ale te są chyba zwykłe, one nic nie noszą, przynoszą. Tak mi się wydaje. A ja musiałbym zostać trafiony przez takiego meteorytę. Co by się wtedy stało? Zginąłbym? Pewnie tak. Kamień na mnie spadł, o Jezu. O jeno. Zablokowałem się. O. Dobra, wracamy po tlen. O, tutaj mamy dużo iridium, które spadło. Powinienem mieć jeszcze pomieszczenie jakieś, o właśnie. No, mamy tlenek. Jest super. Więc o co ci chodzi? Teraz tak, super alloy. To iridium na razie zostawię, tam niech sobie leży. Nie potrzebuję go.
O, tutaj się woda pojawia, też widzę. Bardzo dobrze. W ogóle gra jest naprawdę fajna, przyjemna. Taki fajny eksplor. Bardzo ciekawe. Czy ja jeszcze zdobędę tutaj super alloy, czy on po prostu mi się... Bo mi się wydaje, że on się nie regeneruje, w sensie nie odradza się złoże, że jak już zbiorę, to już go nie ma później. I zaraz mogę to sprawdzić, idąc na te półki skalne, ponieważ jak poszedłem po ten super alloy na półkach, to się okazało, że go już później nie było, jak go zebrałem. Jezu, nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, ale po prostu przeszedłem tutaj tą skałą i pamiętam, że było mnóstwo tego super alloya. Ja to zebrałem, teraz nie ma już. Tak jakby się po prostu przestał on tutaj pojawiać. Jeżeli tak, no to jest ograniczone złoże. To nie będzie aż tak łatwo z tym super alloyem. Zobaczcie, bo ja na tych półkach zbierałem ten super alloy. A go po prostu już tutaj nie ma. No. Szczególnie na tym tutaj było. Tutaj mam jeden. Spadłem. Świetnie. Niech to szlak. No nie jestem pewien, bo tutaj zbierałem kilka tych super alloy, ale nie, jak i coś widzę, że są, może się odradzają jednak. Dwa. I więcej nie ma. A jakbym tutaj postawił ekstraktor, czy by się super alloy wydobywał? Fajnie by było to sprawdzić. To jest dobry pomysł chyba. No ale tutaj jest pusto na tych skałach teraz. Nie ma tego super alloya za bardzo. Tutaj jest, dobrze. Trochę go wzięliśmy już. Bardzo fajnie. I się reaktor nuklearny nowy pojawił. Nowy schemat. Bardzo fajnie. Przyjemności. Świetnie. O. Spadłem. O, gdzie ja jestem? Tytan. Raz spadłem też i się zdechłem, nie? Bo nie mogą się wydostać. No właśnie, tu może być ten problem. Jakaś skrzynka jest. Weź wszystko. I zdemontuj ją. Dobra, nie mam tlenu. Właśnie o to chodzi. Nie mam tlenu. I się już nie wydostanę tak szybko, jeżeli nie znajdę sobie... O, jest. Szybko. Muszę dostać się do tego pomieszczenia. Ono jest tam. Zdążę? Powinienem. No to już są tutaj. Ono, no wiem. Dobra. Uff, jest dobrze. Uff. Jak dobrze. Przeżyłem. Dobrze, no to super. Wody nie mam. Przydałoby się wrócić, ale tak bardzo mnie korci, żeby jeszcze iść tam dalej. Ale bez wody to może być ciężko. Trzeba wrócić w takim razie po wodę i zakończyć odcinek. No już obcykaliśmy
tą część mapy. Ja nie wiem, jak ona jest duża. Czy tam coś jest na przykład, bo. No, ale też możemy iść jeszcze w drugą stronę, w tę jaskinię. Ale tam jest bardziej siarka, jak mówiłem, i ten ozmium, i wtedy już nic nie ma. Jest chyba koniec mapy. Takie piaski są dziwne tam. Dobra, chodźmy się napić. Dobra, dobra, tam. Wodę to ja gdzieś powinienem mieć pełno. Tylko teraz nie mam gdzie tego pochować. O, jest. Dobrze. Wow, wszystkie szafy pełne. To jeszcze mogę zjeść, dorzucić to i zobaczcie, no nie mam szaf pustych już. Będę musiał na górze teraz stworzyć, czy ja mam trzy tytany na nową szafę. No, tutaj utworzę sobie nową szafkę. Pyk. I już jest gitek. Ile mamy biomasy? To będzie coraz fajniejsze. 1,11. 1,25 będziemy mieli, moi drodzy, nowy schemacik. Laboratorium, biolaboratorium. No, ekstra. I deszczyk pada. No, coraz więcej tego jezioro, naprawdę. No, ciekawie, naprawdę ciekawie to wygląda. Jak wygląda sprawa z wodą? Świetnie. No to wszystko już mam. Pytanie to teraz, czy to co dalej? Pressure rośnie bardzo mocno. Heat i oxygen stoją. To trzeba będzie sobie budować nowe rzeczy do oksygenu, ale prawie wszystko mu odblokowane. Zobaczcie, tylko tutaj mi zabrakło Lake Water Collection 50 i na setce Water Filter. Tu mam wszystko. Tu mi brakuje Biodome 2 i tutaj mam wszystko. Wow, 331,5 energii. Jak to się robi? O, do tego potrzebny jest sulfur i iridium rod. Ej. Ej. Dwa iridium rod. Ok. Siarkę wezmę. Gdzie ona była? Nie wiem, ile jej potrzebuję. Jedną tylko. Ok. I ten lepszy bioreaktor. Ile ten energii daje? 80, a ten 300.
Nie mam więcej iridium, żeby zrobić kolejny taki, drugi, bo bym potrzebował więcej iridium. Potrzebowałbym tej road, czyli 9. Nie iridium, co ja mówię, uranium. Mam jeden tylko. Dwa i trzy. Cztery. Czyli musiałbym sprowadzić nową rakietę. Żeby sprowadzić nową rakietę, musiałbym zrobić to. Dwa uranium, jeden iridium. Pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć. Ej, to się da zrobić. To nie mam 9 jeszcze. Cyk. Pyk. Niech zrobi się to. I teraz muszę to zrobić. Dwa uranium i superaloj. Superaloj mam. Dwa uranium. Jeden. Drugi. Cyk. I to. A teraz to z kobaltem. Tu mam jeden. Drugi. Dwa kobalty to i coś i woda albo superalej, żeby kolejną rakietę sprowadzić. Nie jestem pewien. Sprawdźmy. To wtedy uranium nam zleci z nieba. Dobra, dobra. To trzy kobalty. Niech to. Już mamy. Dobra, sprowadzimy kolejną rakietę. Lecisz. Sprowadź mi uranium. Na Ziemię. Znaczy nie na tą, nie na Ziemię, na tą planetę. Nie wiem, jak ona się nazywa. Nazywam ją Ziemią, ponieważ na niej mieszkam, ale cóż. Uciekamy. Mam wodziankę? Mam. Dobra. Pyk. O, i spada uranium nam. No chyba nie na bazę, co? Gdzie to spada? Nic nie widać. Biolab. Ej, gdzie to spada? O! Koło domu. Bardzo fajnie. Ej, znowu mnie zatrzasnęło. No, w pułapkę wpadłem. Ej! Co za hamowa? No. Okej. I to wszystko? Chyba tak. Trzeba będzie pochodzić, poszukać. Tam są jeszcze zielone. Widać złoża jakieś. Bardzo miło, fajnie i przyjemnie.
Ładnie świeci się. Tam dalej są jeszcze złoża. I tutaj wszędzie pełno, ładnie. To mi się podoba. Uranium. Dużo tego. Tam do góry chcemy jeszcze iść zobaczyć. To jest tylko ten zielony. Dobra, spadamy, bo oksygenu mało mamy. Wracamy do domu. Uff. Potlenik i biolab można zrobić. Jestem ciekaw, co potrzebujemy na biolab. Biolab. A to się buduje tutaj chyba. Osmium, superaloj i aluminium. Wow. Osmium, superaloj i aluminium. Super, ale osmium, aluminium. Czy ja mam jeden jeszcze? Czy mam dwa osmiumy? Tylko jeden. Dwa. I tu mam więcej, dobra. To mogę odłożyć. Świetnie. To teraz robimy biolab. Wow. Może tutaj się da przyłączyć. Ach, trzy superaloje. Gdzie ja idę? Noc. Czy ja mogę zrobić teraz to? Jakie to jest duże? Wow. Co to daje? Dobrze, idziemy stąd, idziemy dalej. I co tutaj możemy tworzyć? O, to bakteria, sample i fertilizer. Algi. No te algi muszę zacząć robić. To jest 4x4, więc średnio to ładnie tu wygląda. Może to gdzieś przestawię. Zobaczmy. Jeszcze raz. No to jest 4x4, 2x2, a nie 4x4, to bym musiał to gdzieś inaczej chyba umieścić, tylko tą stronę nie pójdę, chyba że tutaj umieszczę. Bo tutaj mogę sobie postawić to, albo na tył. No tu mam 3, no to najlepiej w bok bym poszedł z tym. O! O! Może być. Jak to teraz będzie wyglądać? O! I teraz to fajnie wygląda, ciekawie. I tutaj mogę robić właśnie Bioplastic Nuggets i bakteria samples in fertilizer.
ale to tylko mogę zrobić wtedy, kiedy będę robił algi. A żeby zrobić ten algi generator, już bym mógł zrobić to jeszcze. Mógłbym to zrobić i zobaczyć, jak to wygląda. Co ja potrzebuję? Bionugget, eggplant, alloy i magnezjum. Bionugget, eggplant, magnezjum. Magnezjum. To super jeden alloy i magnezjum i eggplant, chyba wszystko, tak? Tak, i to się umieszcza pod wodą. Zobaczmy, czy to już mogę jakoś już zrobić. Czy ja w ogóle mogę iść do wody w tej grze? Tego jeszcze nie sprawdzałem. I tu będą algi robiły się, tak jak ja. Mała woda. Zobaczmy, czy ja to mogę tutaj wytworzyć. I co jest? To co je pływa, tak? Jeden procent grow, czyli dobrze, czyli działa. Bo było 0, już jest 1. No to niech sobie to pływa. Zobaczymy, co to mi wytworzy. Moi kochani, dziękuję wam bardzo za... To nawet tego nie mogę wejść do tego. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie z całego serduszka zachęcam was do tego. Piszcie komentarze, odwiedzajcie Discorda. Widzimy się i słyszymy. Bardziej słyszymy niż widzimy. Niedługo w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.